Dzień dobry. Jak tam dzisiaj? Z internetem w porządku? Raczej w porządku. Przedmuchałeś te wszystkie chmury czarne tak. Nad Bełchatowem? No jest już jasno. No widzisz, no, to dobrze. Ja tylko sobie sprawdzę sobie jeszcze stroik, sekundkę. No, nic się nie popsuło, na szczęście od poprzedniej lekcji. Tomeczku, no więc dzisiaj dokończymy oczywiście to, czego... troszkę zmieniłem zdanie, bo ta trzecia część jeszcze nie jest jakby w takim stanie, trzecia w cudzysłowie, nie tak, jest jeszcze w takim stanie. w jakim ja bym mógł przygotować się, nie? I po prostu zmieniłem zdanie, że na tej lekcji, że chciałbym zrobić pierwszą część sonaty Dirk Hook. Aha, jednak. Dobrze, oczywiście wiem, na co cię stać i jestem przekonany, że tą trzecią część jesteś w stanie wspaniale zagrać. Pamiętaj, że nasze spotkania w ramach Banku Talentów to nie jest jeszcze twój koncert czy nagranie, który gdzieś tam później będziesz się tym chwalił, szczycił. Znaczy, mam nadzieję, że też tak będzie, ale z innej dydaktycznej bardziej strony niż tej artystycznej, bo w końcu jestem tutaj po to również, żeby jej pomóc w tych zagadnieniach, w tych elementach, które stanowią pewien problem, które wymagają jeszcze pracy, więc nawet znając ciebie na pewno na takim etapie, na jakim w tej chwili ten utwór jest w swoim wykonaniu, to i tak mielibyśmy na pewno mnóstwo tematów i wspólnych rzeczy do tego, aby nad tym popracować. Ale oczywiście szanuję twoją decyzję, chcesz popracować nad sonatą, oczywiście znaczy, jestem do twojej dyspozycji. Od kadencji do końca utworu jeszcze nie mam zrobione po prostu. I no, ale akurat od kadencji do końca utworu to tam już zostało parę linijek, więc, ale absolutnie mamy czas, więc możemy sobie rozpocząć teraz pracę nad sonatą. Wiem, że się niebawem zobaczymy za miesiąc na kolejnych warsztatach tak. I wtedy będziemy sobie mogli wrócić do koncertu Iberta i dokończyć tę trzecią część. Zatem tutaj w moim urządzeniu też zmieniam repertuar z Iberta na The Crook. No i z dużą uwagą i zainteresowanie zamieniam się w słuch i pokaż, co masz do pokazania. Się puls. Dobrze, dobrze. Dobrze.
brawo, brawo. Z dużą uwagą wysłuchałem tej twojej interpretacji pierwszej części sonaty de Krug. Powiedz mi, Tomeczku, czy miałeś już okazję pracować z kimś nad tym utworem? To jest zupełnie świeża rzecz. Mhm. Bardzo piękny utwór, bardzo się cieszę, że również za taki cudowny, impresjonistyczny w charakterze utwór zabrałeś się. To był twój pomysł, czy twojego pana profesora, pana Adasia? Znaczy to mój pomysł, bo zainspirowałem się trochę Guciem i też Mikoj to robił. Aha. I usłyszałem pierwszy raz go na warsztatach. Właśnie. Jeszcze nie miałem styczności, właściwie nie wiem czemu, ale mi się bardzo spodobał. I tak. Rzeczywiście utwory tej kompozytorki, bo Fernande de Krug, to nie wiem czy wiesz, ale była kobietą. No, wiem. Wiesz, no to dobrze. A wiesz, że napisała blisko 40 utworów na saksofon. Przeróżnych. To nie wiedziałem, że. Także tak. Jej mąż był saksofonistą, klarnecistą. Był często angażowany jako muzyk do Filharmonii w Nowym Jorku, bo kilka lat spędzili w Stanach Zjednoczonych. To on był też inspiracją do tworzenia wielu wspaniałych utworów przez Fernandę właśnie na saksofon z fortepianem. Ta wersja powstała pierwsza na saksofon i orkiestrę. I też możesz gdzieś tam odszukać jako ciekawostkę wersji orkiestrowej. Ten utwór, co warte też jest podkreślenia, do czego często będę też się odnosił podczas teraz pracy z tobą nad tym utworem, również istnieje w wersji na altówkę. Mhm. I kompozytorka, pisząc ten utwór, nawet w partyturze w wyciągu fortepianowym zamieściła partię altówki, a nawet nie saksofonu. I wiele miejsc, które są wydane w tej wersji, którą zapewne ty również dysponujesz, La Cura, w tym wydawnictwie La Cour. Ty masz La Cura, czyli Billadot. Gérard Billadot może. La Cour to był wydawca, ale wydaje mi się, że to wydanie to jest Billadot, a nie La Cura. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Mniejsze o to. W każdym razie najważniejsze teraz jest to, co chcę powiedzieć, że kompozytorka, pisząc ten utwór, miała w uszach altówkę i wiele przebiegów, zarówno w rejestrze wykraczającym poza skalę instrumentu, jak i w wielu przebiegach tych szesnastkowych, nie stosowała pauz, nie robiła dziur między frazami, między dźwiękami, tylko wszystkie te pauzy właśnie są wypełnione dźwiękami. O tym wszystkim powiem w trakcie pracy. Jest to też przykład wspaniałej muzyki kameralnej, takiego partnerstwa. Ważne jest, jak już się zabierzesz tak na poważnie za ten utwór i będziesz miał okazję z pianistą zagrać, to warto od razu wiedzieć i być wyczulonym na to, co gra fortepian. Bo wiele rzeczy tu jest bardzo spójnych. Ważne jest przy interpretacji tego utworu wsłuchanie się w tą narrację, frazę fortepianu, bo to od fortepianu, od instrumentu akompaniującego, towarzyszącego soliście wiele rzeczy zależy. Czyli w istocie, jeśli fortepian gra ta ti ti pa 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 pi pa z dwa trzy cztery raz ti ra, to tempo, to wszystko odbierasz od fortepianu. Moim zdaniem troszeczkę na początku już chcesz za szybko grać, troszeczkę za bardzo chcesz grać do przodu. Staraj się zgrać to bardziej sostenuto. Skup się tutaj przede wszystkim nad piękną, ciepłą barwą saksofonu. Wiem, jak pięknie grasz, wiem, jak cudownym dźwiękiem już dysponujesz. I to jest właśnie przykład tej muzyki, gdzie tutaj wszystkie środki ekspresji możesz w tym pokazać. Wiele rzeczy jakby podpowiada już
to, co jest w partyturze, to, co jest na pięciu linii napisane. Wszystkie te łuki, zauważ, niby łuki artykulacyjne, ale wiele mówią o tym, jak dana fraza powinna wyglądać. I ci zagram od razu od początku. Posłuchaj, patrząc, analizując tekst. Słyszałeś? Gdzie na chwileczkę pozwoliłem sobie odpuścić dynamikę na rzecz ładnego początku kolejnej frazy. Tak było w drugiej linijce naszego grania. Zaczynam kolejny pochód ósemkowy. Ja ti ta tim, ci ta tim. Ta di ta dim, ta di ta, pa ta di ra. Prawda? Widziałeś to? Co starałem się też dynamiką podkreślić? Słyszałeś? Nie do końca trochę. Okej. Okay. Mówię to, co teraz zaśpiewałem, posłuchaj. Czy teraz wyraźnie było słychać? Bo starałem się teraz już dużo dynamiki. Tak. Starałem się tutaj pokazać Ci teraz jak najwięcej tej dynamiki. No i teraz Ciebie poproszę, żebyś rozpoczął jeszcze raz. Początek 8 czwartych, pierwszy takt. Spróbuj zagrać. Nie zapominaj o dużo powietrza, tak, podparcie, ramiona w dół. O, właśnie. No, Tomek, nie skupiłeś się do końca w tym, co mówiłem. Może troszkę... Bo raz, że mówiłem, może przydługo, ale też Ci zagrałem. Tam od tej drugiej linijki, zauważ, jest jeszcze też napisane crescendo, czyli jakby doprowadzam frazą od tego A raz kreśnego aż do des w oktawie trzykreśnej. Ta-di-ra-di-ra, ta-ra-di-ra-paj. A później wręcz zgasiłem ten dźwięk na rzecz kolejnej frazy czterech ósemek, które gram od trzeciej miary w takcie. Okay. I to chciałem, żebyś to uwypuklił. Okay. No, zaznacz sobie ołóweczkiem, a ja dla Ciebie jeszcze raz zagram. Słyszałeś teraz? Okay. Tak. No tak, i... Tak. A szczególnie, żebyś właśnie podkreślił od tego drugiego taktu twojego grania na molto crescendo aż do des. No to spróbuj teraz ty. Tak, świetnie Tomek, brawo. Bardzo piękne diminuendo na tych dwóch grupach czterech szesnastek. Bardzo pięknie zagrałeś tę pierwszą frazę, o której mówiłem. Proszę, żebyś tylko jeszcze zagrał od drugiej frazy, właśnie od tego A. I tutaj zrobił jeszcze większe crescendo, które z kolei doprowadza najpierw do As, a później do S. Czyli najpierw... To są te dwa dźwięki, które chcę, żebyś teraz podkreślił w swojej interpretacji. Dobrze?
Stąd zagraj, proszę. Bardzo pięknie. Nie przedłużaj tylko ostatniego dźwięku, bo tam jest kropka i w fortepianie zaczynają się jakby nowy materiał motywiczny i ja pa 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 pa. Takie repetowane szesnastki, dobrze? Dobra, jedziemy dalej od numeru 1. Au mouvement. Wa 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 wa. Tomcio, dziękuję. Bardzo pięknie. Bardzo ładny dźwięk, ładne wibratko. Pamiętasz, co ci mówiłem też o drugiej części concertina da camera, żebyś też jeszcze ćwicząc skupił swoją uwagę, żeby to vibrato ładne, które masz, takie naturalne w dynamice mezzoforte, forte, żeby też ćwiczyć w dynamice piano. Bo czasami ten dźwięk nie jest podparty i tak jak zaczynasz, to on jest taki zbyt nerwowy, taki jest wa, wi, czyli najpierw dużo powietrza, kompresja, trzymasz ciśnienie powietrza i odpowiednio wydmuchując powietrze, oczywiście w piano wolniejsze powietrze, forte szybkie powietrze, ale żeby nie zapominać o ruchu żuchwy i dolnej wargi, równym ruchu tej wargi, żeby to tempo i ta amplituda była taka sama. Mhm. To po pierwsze. Tutaj też możesz się jeszcze bardziej wsłuchać w melodię i to ci załatwi sprawę jakby samej interpretacji. Widzisz, jak tam się ta melodia pięknie układa? Jak jest góra, podkreśl więcej. Ja tu tira, pa tira, rira. Żeby jakby te motywy jeszcze bardziej też podkreślić. Widzisz to w tekście? Tak. I później chcę też ci powiedzieć, że właśnie to w kontekście tego, co mówiłem na wstępie o genealogii powstania tego utworu, że jednak kompozytorka napisała to na altówkę, ta melodia, którą doprowadzasz do nowego jakby tempa au mouvement po zwolnieniu, grasz oktawę wyżej. Ponieważ masz dobre altissimo, bo mi to pokazałeś już w koncercinie da camera, to tutaj możesz sobie na razie ołóweczkiem delikatnie zaznaczyć, dwa takty przed au mouvement, dokładnie od dźwięku ges. Widzisz to? Mhm. Tak. To ges as b jeszcze jest w tym rejestrze, w którym jest to zapisane, ale c już oktawę wyżej. Okay. Ja wolniutko zagram. Masz? Mhm. I teraz całość do końca, posłuchaj. I te dwa ostatnie dźwięki, B, D, S, już są loco, tak jak one są zapisane. Czyli do S włącznie grasz oktawę wyżej. Do tego S przed B, D, S. Do tego S, tak, do tego okay. S raz kreśnego. Okay. No, to teraz spróbujemy, Tomku. Jeszcze raz od numeru 1 i spróbujemy się tam później wznieść na wyżyny. Pamiętaj, najpierw głęboki wdech. Jeszcze za nisko miałem trochę. Dobra, pamiętaj o ramionach. Bardziej klatka piersiowa, tak, proste plecy, tak, głowa i teraz zagraj.
No i teraz tak, aha. Tomciu, F już z X-em. Okej. Okay. Zagraj tylko wolno F, G, spas. Te trzy dźwięki. F. Jak? Mhm. Tomek? Tomek, jaki znasz chwyt na dźwięk as albo gis? Robiłem ten, teraz spróbowałem ten jeden, klapoktowowa, 1, 3, 4, 6 TC. Tak, tak. Nawet może bez 6. Dokładnie to, co powiedziałeś, tylko bez 6. Okej. Okay. Spróbuj legato zagrać F, G, S. Tak? A teraz Tomek, dwa słowa. Tak. Schowaj łopatki, głowa wyprostowana, pierś do przodu, głowa wyżej. I jeszcze bardziej pracuj zadęciem, żeby bardziej żuchwa, dolna szczęka, tak, była wysunięta do przodu. I jeszcze większy nacisk dolnej wargi do stroika. Mhm. To są te wszystkie elementy, które teraz chcę, żebyś poprawił. Zagraj sobie wolniutko. F, G, As. Tak. Tomek, ale... A, nie, no, źle, no bo źle, inny ten, chwyt, źle. Tak, tak, bo źle, sam źle. Dobrze mi nazwałeś, a co innego naciskasz. No, to jeszcze tak. Raz. Tak, świetnie, brawo. I teraz zagraj. Tylko pamiętaj cały czas... Żeby broda, cała żuchwa była wysunięta bardziej do przodu. O, teraz tak jak właśnie pokazałeś mi do kamery. Dokładnie, dokładnie. To jest dokładnie to zadęcie. To miejsce, gdzie powinieneś cały czas trzymać zadęcie, trzymając ustnik w buzi. Spróbuj od razu od as. O, mów mą. Ta, ti, ra, di, mówa. Nie, Tomek, jeszcze raz wolniutko zagraj sobie. Pierwszy tak. As, es, des, be, as, as. Jeszcze raz, wolniutko. Na razie tylko sobie przyzwyczaj się do tych nowych chwytów. I teraz Tomek. I teraz po tym as... Zrób małą cezurkę i G, S, F, S zagraj już tymi chwytami bocznymi. Czyli C1, C2, C3, 4, C5. Okay. Widzisz to w kamerze? Mhm. No to teraz proszę zagraj... tak, zagraj tylko to, co właśnie teraz usłyszałeś. Te cztery dźwięki. Chyba pięć... Mhm. Dobrze, i dalej. No, nie wracamy już do tego. Oczywiście to wymaga jeszcze wyćwiczenia, dopracowania, ale linię melodyczną zapamiętaj. Też na pewno to altissimo brzmi ci bardzo pięknie, pewnie, czysto i tego się trzymajmy. Lecimy dalej. Dwójeczka. I tutaj uwaga, od razu zanim ciebie poproszę, żebyś zagrał, to te miejsca tam, gdzie są pauzy, to od razu weź ołówek, proszę. Patrz w tekst, Tomek. Tam uzupełniamy te dźwięki, mówimy o raz, dwa, trzy, cztery, czwarty takt numeru dwa.
tak? Tak. Tam jest trzecia grupa. Des, B, C, des. I takie sobie dźwięki zapisz. Des, a potem jest... B. Des, B. C. C. I des. I kolejna, czwarta grupa zaczyna się po prostu od dźwięku F, który jest legowany. Czyli ja ci zagram wolno. Tylko zapomniałem jeszcze dodać jednej ważnej rzeczy, a mianowicie w numerze 2, ja ci zagram od początku. Nadążasz do tego miejsca, tak, gdzie teraz przerwałem i teraz przenośnik oktawowy w górę. Zapamiętałeś? Czyli od dźwięku, tak? Tak, tak, tak. Od dźwięku des od razu oktawę wyżej. I później cały ten fragment tych grup czterech szesnastek oktawę wyżej. Te dźwięki tam dopisaliśmy. Des, B, C, des. Tak. Jesteśmy w kolejnej linijce. E jest jeszcze oktawę wyżej, a od C trzykreśnego już jest znowu loco. Ale teraz się pojawiają znowu pauzy i jest G, E, B, C. Trzeba zagrać. I później już tak, jak jest zapisane, od tam, gdzie się pojawia dynamika forte, od C trzykreśnego w dół. Masz? Tak. No to zagraj proszę od dwójki. Może być oczywiście bardzo wolno. Najważniejsze, żebyś teraz trzymał się tekstu, dobrego pulsu. Więc zagraj tak, jak ja teraz zagrałem wolniutko. Ti, ta, pa, pa, pam, pam. Czekaj, czekaj tam cio, czekaj, było dobrze do... To B to już nie jest to niskie B, tylko raz kreśne B. Po G, E, które jeszcze są w oktawie dwukreśnej, B jest też raz kreśne. Aha. Teraz tutaj. Mhm. No i dalej jedziemy. To już od C? Bardzo proszę. No. Tak, dobra, tam przed trójeczką oczywiście, jak to będzie grało naprawdę w tempie, to jest jeszcze zwolnienie. Które doprowadza aż do trójeczki w następnym takcie, tak? Tu zagraj takt przed. Przed zwolnieniem, czyli od C dalej. Mm-hmm.
Tak, bardzo pięknie. Tomek, uwaga na ten dół, bo nie zawsze to des jest słyszalne. Jak będziesz, ja teraz wstanę, może do kamery, nie wiem, czy wszystko będzie dobrze widoczne. Tak, dobrze widać. Tak? Żebyś też nie trzymał tak kurczowo instrumentu w ten sposób, tylko żebyś, o, troszeczkę oddalił od siebie. Bo wtedy łatwiej będzie jeszcze zapanować nad tą lepszą emisją dźwięku w niskim rejestrze saksofonu. Wiesz? Spróbuj sobie w takim razie jeszcze raz od trójeczki. Tak, bardzo pięknie. Też oczywiście nie zapomnij o tym, kiedy już będzie tempo, kiedy już będziesz grał to wszystko in time, że znowu tak przed końcem tej frazy zaczyna się poco a poco ritenuto. Tak? Żeby docelowo tak nam to pięknie zabrzmiało. Zgadzamy się? No dobra, to zapisz sobie jeszcze tam wężyk albo po swojemu, jak sobie zaznaczasz zwolnienie. I jedziemy dalej. Numer 4. Tomek, na chwileczkę dwa słowa komentarza. Zanim o interpretacji i o agogice. Pamiętasz, co ci mówiłem na jednej z pierwszych lekcji w ramach programu Bank Talentów o górnej wardze, żeby była bardziej jeszcze przyklejona do... Tak, żeby nie było tego dziubka takiego. To wszystko wpłynie też na lepszą, na poprawę intonacji i oczywiście emisji dźwięku. Także raz pracuj jeszcze żuchwą, żebyś cały czas pamiętał, że dolna szczęka musi być bardziej wysunięta do przodu, a górne zęby tu przyklejone, znaczy warga przyklejona do górnych zębów. Spójrz na mnie, spójrz do kamery. To spróbuj w takim razie. A przy okazji słuchałeś muzyki? Cały czas w takim duchu, jakbyś poco a poco robił jeszcze stringendo. Tutaj nie możesz stać w miejscu. Później, owszem, jest poco rubato. Ja ci ta ci pa ta pa ta pa ta pa ti pa ta pa ta pa ta pa. I tutaj możesz z kolei bardzo pójść do przodu, tam gdzie jest increase, en présent, zaciśniając. Zagraj proszę od trzeciego taktu czwórki. Tak, tylko uwaga, Tomek, nie uciekaj z dynamiki, żeby tam nie przerywać tej ładnej narracji. Nie zapomnij o wibracji. Masz piękne vibrato, użyj. No, spróbuj. Zawsze, zwłaszcza te wszystkie dźwięki, nad którymi jest jeszcze kreska. Tam szczególnie nie uciekaj i podkreśl to z dźwięku z przepony i zawibruj ładnie. No. Mm.
Dobrze. Tomek, a jeszcze w teorii, jakbyś nawet bez grania. Zobacz, jest. Ci, 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 ta, ci, to. Ale, bo teraz patrzysz na mnie, a teraz chcę, żebyś popatrzył w tekst. Bo jest. Ti, ti, ta, pa. Gis jest ważniejsze niż fis. Ti, to. I znowu teraz robisz mol do crescendo. Tam, ci, ta, pa. Znowu cis jest ważniejsze od ha. I później znowu cis, gis jest ważniejszy od fis. Mhm. Widzisz to? Słyszałeś, jak zrobiłem? Taką różnicę dynamiczną? Góra-dół. Taki brzuch. Trochę takie wypchnięcie tego dźwięku. Nie zawsze to pasuje, nie zawsze to jest dobre, ale w tym przypadku no, tak kompozytorka chciała i też specjalnie taką dynamikę tutaj dodała. No to spróbuj teraz zagrać. Dobrze, dzięki. No, coraz lepiej już. Te pierwsze dwa takty czwórki są naprawdę niezłe. Powiedziałem chwilę wcześniej między zdaniami, że to, co się dzieje w drugiej linijce twojego grania, patrz proszę w tekst, to jest poco rubato. I później jest mocne przyspieszenie. I znowu. I aż do piątki, do raz, gdzie już później jest tempo stałe, a wcześniej odpowiednio, tak jak słyszałeś, zrobiłem duże zwolnienie. No to pokaż jeszcze raz, to poco rubato. Dobrze, dobre dźwięki, bardzo dobre dźwięki. Tutaj grasz C2? Na końcu? Dobra, to jest w porządku. Tam, gdzie się pojawia w jednym miejscu pauza szesnastkowa, też dodaj sobie dźwięk ice. Masz? Widzisz gdzie? Tak. Mam. Chociaż szczerze mówiąc, przed szóstką wolałbym to C2 dopiero na ostatnią szesnastkę w grupie. A tą przedostatnią to jeszcze zagrać normalnym chwytem, żeby ta barwa była pełniejsza, ładniejsza. Dobrze? I słyszałeś, co też robiłem w trakcie trwania tych odcinków. Tam są takie kreski nad nutami napisane w międzyczasie. Widzisz to? Też możesz tak więcej jeszcze tutaj muzyki w tym pokazać. Dobra, i lecimy dalej. Czwarty takt numeru 6. Niezwykle ekspresyjny, bardzo śpiewny, dolce, nawet dolcissimo.
I tutaj to, co powiedziałem też na wstępie, że tutaj wiele fragmentów jest takich, które wynikają z jakby sama interpretacja, wynika z tego, co wcześniej usłyszysz w fortepianie. Tu jest kolejny taki fragment, takie miejsce, gdzie najpierw fortepian gra piękną kantylenę, linię melodyczną i saksofon później koresponduje z fortepianem. Zagraj. Tomcio, bardzo pięknie. Myślę, że nawet jeszcze od tej pięknej dynamiki, z której wychodzisz. Stara się jeszcze dążyć gdzie? Do którego dźwięku? No. Nie do co? Tak, dokładnie tak. Do tego ostatniego. I tutaj też ładnym wibratem możesz sobie jeszcze podkreślić ekspresję tej frazy. I jeszcze raz, śpiewaj. Tomeczku, za bardzo mi przerywasz każdą półnutę. Grasz ti, ra, ra, ti, ri, ra. Jeszcze staraj się dążyć mocniej, jeszcze podpierać przepony, żeby nie było dziur między dźwiękami. Dalej. Brawo dla ciebie. Celowo już chciałem wysłuchać dłuższego fragmentu. Bardzo pięknie w tak krótkim okresie czasu to przeczytałeś. Wielkie brawa. Od razu przejdźmy do sprawy, żebyśmy zdążyli przynajmniej tą część omówić sobie do końca podczas naszego spotkania. Tutaj znowu jest kilka takich innych rozwiązań niż te, które są w tekście, w tym wydaniu saksofonowym napisane. I teraz tak. Ta mini kadencja bardzo często, znaczy tam dużo ludzi gra oktawy wyżej. Tak, to już słyszałeś też, tak? Tak, jak mówisz, wielu saksofonistów wykonuje tę oktawę wyżej, ale to nie dlatego, że po prostu taką mają wizję, tylko tak w istocie jest napisane przez kompozytorkę właśnie w tej wersji altówkowej, więc to trzeba zagrać też oktawy wyżej z wykorzystaniem tych dźwięków skali, które są
napisane jako Septola. Masz to? Tak. Nia pa, ja ta ti ta ti ti ta ti. Tutaj zmiana znowu będzie, Tomek. Mhm. Widzisz to? Tak. Teraz zagraj już G raz, w oktawie raz kreśnej. Słyszałeś? To C też, czy... Tak, to C też. I nie ma dźwięku D. Zamiast dźwięku D jest dźwięk G. I to wszystko oktawy oczywiście niżej. I później S już jest loco, tak jak jest napisane. I dalej też oktawy wyżej. Słyszałeś? I później też nie ma tej półnuty z legowaną ósemką w pierwszym takcie dziesiątki, tylko też od razu gram pochody sekstoli szesnastkowej. Notujesz sobie wszystko, prawda? Tak. Mhm. Czy ty masz partię fortepianu, Tomek? Nie ma. Mam, ale... Znaczy... A dlaczego o to pytam? Ponieważ tam wszystko jest napisane w wyciągu fortepianowym. Tam wszystko jest napisane. Jakbyś nie miał, to ja ci chętnie udostępnię. Mam tylko na. A, dobrze. To oczywiście teraz nie przynoś, tylko jak czegoś jeszcze nie będziesz pewny, to tam masz jakby odniesienie. Okay. Tam masz wskazówkę, co należałoby z tym zrobić. Tylko uwaga, bo tam jest w kluczu altowym. Okay. Czyli tam musisz sobie to o tą sekundę transponować. Zagraj proszę, czy się dobrze tutaj rozumiemy, zagraj od numeru 9. S. Nie spiesz. Nie spiesz. Wszystko wolniej. Ta, ta, ti, tam. I teraz na zwolnieniu. To jeszcze raz od B. Stąd. Ta, ta, ti. Czyli to już będzie od... I tak, i od F, od F trzykreśnego, grasz sekstole szesnastkowe w dół.
po dźwiękach tej skali. I... Nawet nie patrz w tekst. Zagraj, popatrz na mnie i zagrajmy sobie tak od F. Wolniutko. I F rozkreślone jest pierwszym dźwiękiem nowej frazy w kolejnym takcie. Dobrze, dalej do góry, do góry. Tak, tak, tak. I to jest, i później jak już grasz F, oczywiście z X-em. Krzywisz się, marszczysz brwi, a tak naprawdę pomyśl sobie o tym zadęciu, które cały czas próbuję ci tutaj skorygować. Czyli cały czas żuchwa bardziej wysunięta do przodu. Aha, tak. Dolną, górną wargę schowaj. I zobaczysz, jak łatwiej to altissimo wchodzi. Tomek, Tomek, oczywiście jeszcze tylko dwa słowa komentarza. Jak grasz F, to G, oczywiście X, czwórka, szóstka i TA. I ładnie kończysz już na B dwukreśnym, tak? Także przepalcuj sobie, naucz się tej wersji. Myślę, że to będzie tylko i wyłącznie uatrakcyjnieniem jeszcze tej części. No, nade wszystko bardziej to będzie spójne z intencją kompozytorki i zdecydowanie z korzyścią też w aspekcie wykonawczym. Dobra? Tomeczku, bardzo ci dziękuję za te 5 wspólnych spotkań. Cieszę się, że byłeś z nami jako talent wybitny w banku talentów. Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, a już niedługo się i tak zobaczymy na kolejnych warsztatach. Odpocznij trochę, ale nie zapominaj o saksofonie i cieszę się na kolejne nasze wspólne lekcje. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i dobrego lata i dobrych wakacji. Bardzo dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.